Mimo dzielnej postawy nie udała się inauguracja rundy wiosennej szczypiornistą KS SPR-u. Nasi piłkarze ręczni przegrali w hali Przystoińskiego z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 32-29. Pomimo słabszej rundy jesiennej, bowiem KS SPR zajmuje 10. miejsce w tabeli grupy B pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn, kibice nie odwrócili się od drużyny. W sobotę hala zapełniła się do ostatniego miejsca. To cieszy, rzeczywiście drugi mecz, gdzie mamy pełną halę publiczności, która nas nie tylko jest, ale i wspiera. No szkoda, że nie udało się dzisiaj im podziękować zwycięstwem, bo no, na pewno walka była, troszkę brakło doświadczenia, szczęścia i zimnej głowy. Mecz z KPR-em nie rozpoczął się dobrze dla graczy trenera Przybylskiego. Do przerwy przegrywali oni 12-16. Różnica między zespołami była widoczna głównie w sferze przygotowania fizycznego. Ostrów fizycznie był dużo lepszy od nas i skuteczny w ataku, no zwłaszcza Łyżwa, który wiadomo kupę lat grał w Ekstraklasie i to było widać dzisiaj, że to doświadczenie zaprocentowało u niego. Kiedy dochodziliśmy ich, on po prostu brał piłkę i rzucał, nieważne w jakim miejscu był na boisku, czy prawą, czy lewą ręką. No my takich zawodników doświadczonych z rozegrania nie mamy. Druga połowa to już nieco lepsza gra popularnych koni. Był to także efekt zmian w obronie. Koneczczanie zaczęli zmieniać ustawienie z 6-0 na 5-1 i 4-2. Musieliśmy coś zmieniać. Próbowaliśmy, nieraz nam się to udawało, nieraz mniej. Ale ta końcówka, no szkoda mówię tutaj, bo pobroniliśmy, bramkarz przede wszystkim odbijał nawet 100% pozycje i brakło tej takiej determinacji w ataku, żebyśmy wykończyli akcję i mogłoby skończyć się no, przynajmniej remisem. Tak jak wspomniał trener, doskonałymi paradami popisywał się bramkarz Patryk Wnuk. Najlepszym graczem meczu wybrano natomiast Ernesta Pilarskiego, który rzucił 7 bramek. Pomimo wielu emocji w końcówce zabrakło czasu, by odrobić straty z pierwszej połowy. Ostatecznie ekipa Skońskich przegrała z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego 29-32. Teraz przed naszą drużyną kolejny trudny mecz, wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego i starcie z piotrkowianinem. My mamy w ogóle ten harmonogram nam się ułożył trudny dla nas, same ciężkie pierwsze 5 meczy bardzo trudnych, no ale nic, no co zrobić, no musimy grać, musimy walczyć w każdym meczu i starać się urwać punkty, no jedziemy do Piotrkowa, wiadomo, że są faworytem, ale tanio skóry nie sprzedamy.